6. Gramy. Tak. Się pan przysunie. Co ci dopiero? Panie, dzięki. Zapraszam na film. Tutaj mamy pomiędzy nami aktora, który znacie już, pana Krzysztofa, który wcześniej grał z poszczególnymi z dziewczynami jako swoimi córkami. No, teraz poprowadzi zajęcia w sensie aktorskim. Ja, ponieważ jestem reżyserem, poprowadzę w sensie zasady i budowy scenariusza. Tu mamy pana dźwiękowca, pana Adama. Niewidoczny jest jak zawsze, on najbardziej tajemniczy operator, który ostrzy nam, żeby wszystko było dobrze. No właśnie, pokazał nam, że istnieje. No tutaj jest ekipa, że tak powiem, ludzi, która zajmuje się wszystkim i pilnuje porządku na planie. No mi się podobał, bo ogólnie trzymał w napięciu i były w nim emocje, no i ja się popłakałam na nim. Bardzo słusznie. Jak ta dziewczynka umarła? Serce nie wygląda. No. Bo ty oglądałeś drugi raz, to ci się nie podobał. Zapłakałam, jak kiedy czas oglądałeś drugi raz. Ty, mówiłaś, sama mówiłaś, że nudny, bo drugi raz oglądałem. Ty, ja mówiłam, że go drugi raz oglądałam, że Kaśka go oglądała drugi raz. I to jest nudne i się ciągnie jak flaki z oleju. Przez 1247 odcinków oni z domu wychodzą. A potem przez kolejne 424 wracają. To jest nudne. Dobra, ale co to jest za śmierć, jeżeli ktoś ci uśmierca na stole o pracy? No dobra, ale zawsze jest taka szansa, tak? Ale lepiej spróbować, no nie? A chciałabyś, żeby ci serce wycięli, chciałabyś? Dobra, no to To jest są techniczne. Teraz tak, czy wszyscy są w podziale? Jesteście razem, tak? Dobra, słuchajcie, teraz tak. Zróbmy sobie, ile? 15 minut? Masz ty dopis, czy nie? Androsek, to mamy. Dwa. Nie, no, dobrze. Nie, no, dzwonimy lekarskiemu. Dobra. I dziecko może sobie zadać. Ale przypomnij sobie tego prawdziwą sytuację. Z życia swojego. O co się kłóciłeś? Teraz z chłopakiem. Jeżeli to nie jest twój chłopak, to naprawdę czego dotyczyły te kłótnie. Jak masz dziewczynę swoją, masz. Nie? Ale opowiadaj lepiej, jak było na wczorajszym imprezie. No to zapisz to, zanim to zapomnisz. A ja mam zapisywać sobie twoją kwestię, czy tylko swoją? Tylko swoją. Właśnie, tylko taka mała rada, bo tu wiesz, dużo powiedziałaś, ona przychodzi i tak dalej. Wiesz, to ma być, wiesz, na jednej stronie. Tylko, wiesz, jakby kwintesencja tej kłótni, czyli parę mocnych, wiesz, zdań, zapytać, on jest taki. Panie reżyserze, niech pan nie miesza, dobrze? Dobrze. Bardzo dobrze. Pana proszę. Nie psujcie tego związku, kurczę. Na poczekaniu. Nasza rozmowa. Zapiszcie to. Dobra, zaraz. Nie, M to ja, a że to on. Po prostu nie wyjść. M, tak. Tak zrobię tak, żeby nie profesjonalistą? No. No. Słuchajcie, zostało nam 15, nie, 20 minut. 20 minut napisanie scenariuszy. 20? 20 minut, koniec i zaczynamy konkurs. Szybkie jest. Także szybko. Dobrze, no to rozpoczynamy ten, kochani, mini konkurs scenariuszowy. To poproszę was o przeczytanie tego dialogu, ale jedna moja uwaga, żebyśmy zrozumieli, o czym to jest. Sens tego, żebyśmy tego nie odgrywali, tylko w miarę możliwości logicznie, właściwie bez emocji przeczytali, bez emocji aktorskich, jakichkolwiek. Po prostu informując czysto jakby takim tonem, o co chodzi. Chcemy po prostu posłuchać tego scenariusza. Nie mam czasu. Zaczynajmy. Żebyśmy słyszeli, kto jest Hamem i dlaczego. Także jeszcze raz spokojnie, wolniutko. Jesteś Hamem. Dlaczego? Jeżeli się nie domyślisz, to ci nie powiem. Co źle wyglądam, źle się ubieram i jeszcze na razie tyle nie zarabiam.
Nie o to chodzi. Jeszcze się domyślasz? Chodziło o moje zachowanie, chamstwo. No Rachel. Przepraszam, kochanie, postaram się zmienić. Nieraz to obiecywałeś i słowa nie dotrzymałeś. Kochanie, teraz naprawdę postaram się dotrzymać słowa. No dobra, okaże się, czy to zrobisz. Zrobię to na pewno. Spóźniłeś się. Przecież jestem przed czasem, o co ci chodzi? Tak naprawdę będę spędzał czas z kolegami w klubie, ale będę wracał do ciebie. I czy ty mi wybaczysz? Że nie wracasz na czas do domu i śmierdzisz piwem, ale wracasz z pracy i śmierdzisz perfumami. Dobrze, kochani, obiecuję ci, że się poprawię. I że mi to nie odpowiada. Przecież mieliśmy razem spędzić miły wieczór, a nie żebyś spędzał czas z kolegami w klubie. Tak, wybaczę tobie, ale jeśli jeszcze raz to się zdarzy, to się po prostu rozejdziemy i każdy pójdzie w swoją stronę. Chcę, żeby było tak jak dawniej, że spędziliśmy czas wolny. Ja chcę, żeby było jak chodziliśmy razem do kina i na spacery i na kolację. I koniec. Brawo. Cześć, Asiu. O, cześć, Sylwania, co jest? No dobrze, leci chyba do przodu, ale opowiadaj lepiej o wczorajszej imprezie. A powiem ci, że szału nie było, mało ludzi, mało alkoholu, ale za to jaką dupeczkę wyrwałam. No to opowiadaj, bo już się niecierpliwie. No wiesz, co mogę ci powiedzieć, musiałabyś go zobaczyć. No więc tak. Blondyn to przede wszystkim ciemne oczy, miły, uprzejmy i w ogóle... I... Kurwa mać. No co, i te reszty z naszej szkoły? Ja nie mogę tak. No dobrze, wszystko ładnie, ale wiesz chociaż skąd on jest, jak on ma na imię, czy coś? Z Lubicy, Legnicy, no coś takiego, ale wiem, że na pewno Kuba. Kuba? Ten Kuba? No proszę cię, Asia, daj sobie z nim spokój. No ale co ty w ogóle od niego chcesz? Co ja od niego chcę? Przecież wszyscy go znają, każdy wie o tym, jaki on jest. Chodzi na imprezy, wyrywa wszystkie ładne dziewczyny. Jest po prostu babiarzem. Tak, z każdym chłopakiem tak mówiłaś. Ty chyba nie chcesz, żebym sobie kogoś znalazła. Nie mówię tak z każdym chłopakiem, jestem po prostu twoją przyjaciółką. Chcę dać ciebie jak najlepiej, nie chcę, żebyś była jego kolejną dziewczyną wykorzystaną. Tak, kolejną wykorzystaną dziewczyną. Weź sobie, daj lepiej spokój i tak z nim będę. Dobra, rób jak chcesz, tylko potem, żebyś miała do mnie pretensji. Cześć. Cześć. Kochanie, wstałaś coś? Nie. Ale to już koniec. Uwaga, kamera poszła. Nie masz prawa na niego podnosić głosu. Mam, jestem jego ojcem, cholera. To jest jeszcze dziecko, on musi się wyhasać. Jest nieusłuchany, zawsze go bronisz i tłumaczysz, że jest mały. Zawsze będę go bronić. A co z dyscypliną? Za niedługo ci na głowę wejdzie, też powiesz, że jest, że jest mały. Nawet za 20 lat. Pytanie są? Są jakieś pytania? Cisza, po brzegu dyskusji. Aha. Zostali zwycięzcy. Patryk. I nad ich tekstem będzie ekipa techniczna i ekipa aktorska będzie na planie jutro, jakby generalnie pracować nad tym tekstem. Dziękuję. Brawo! Jutro jesteście na zajęciach. Elegancko go przepiszecie. Elegancko. Biorę z tego roz. Jesteście na przykład w domu, pozasłaniacie wszystkie okna, ale na dworzu świeci słońce, to widać, że to słońce wpada do mieszkania i gdzieś się rozjaśnia całe mieszkanie, mimo że promyk słońca wpada tylko przez okno. I teraz można to sprawdzić, właśnie tu mam taką blendę, która odbija to światło, dlatego właśnie się używa do filmu, do fotografii. Nie mając drugiej lampy, można kupić sobie blendę, która po prostu za darmo odbija światło. Widzicie? Nie jest to tak silne jak ta lampa, ale też można sobie coś doświecić, jak się robi zdjęcie. A to się nie płamie? No, spróbuj.
No lepiej popróbujcie, a wtedy pokażę. No bo jak pokażę, to będzie po. Nie, naprawdę. Niech pan mi pokaże. Tak? No, a potem ja. Dobra. O, coś się dzieje. Coś się dzieje. Tylko uważaj, nie pójść, żebyś nie dostała, wiesz, twarz czasami, bo to odskakuje, nie? Mamy radę. Dźwięk do filmu będziemy nagrywać mikrofonem kierunkowym. Jest to podstawowy zestaw, myślę, przy nagrywaniu filmów. Po prostu chodzi o to, żeby jak najbardziej odizolować dźwięk aktorów od tła otoczenia. Po prostu ten mikrofon zbiera właściwie tylko na swojej osi. I wszystko, co jest praktycznie po bokach i z tyłu, będzie odizolowane. Nie? Czyli jak na przykład mamy jakieś różne szumy, czy jakiś tłum po prostu ludzi, możemy wykierować ten mikrofon i właściwie ta osoba będzie bardzo wyraźnie słyszalna na tle innych osób. Tak, do rejestracji dźwięku będziemy używać takiego urządzonka. To jest prosty rekorder audio, on jest stereofoniczny. Mikrofon jest urządzeniem monofonicznym, czyli musimy dźwięk nagrać po prostu jako jeden ślad, żeby nie nagrywać tego stereo, bo po prostu drugi ślad będzie całkowicie zmarnowany. Także do odsłuchu jeszcze muszą być słuchawki oczywiście. No i to jest, myślę, taki podstawowy sprzęt. Wtyczka jest po to na takim kiju, znaczy mikrofon jest po to na takim kiju, żebyśmy po prostu mogli stanąć w odpowiedniej odległości i nie wejść w kadr kamery, żeby nie zaburzać po prostu obrazu. Ciszę z tyłu. I myślę, że to by było na tyle po prostu. Kto będzie pracował razem z Adamem teraz? Kto będzie chciał po prostu z dźwiękiem sobie to wejść, pokaż się nas na scenie. Tu jest kolega. Tak. Jestem ja. No to już was dwóch jest do tego urządzenia. No jeszcze będzie scena, stoi. To trzech. Nakręcimy to samą scenę bardziej profesjonalnym sprzętem. Mam wymienić model. Tak. To jest Canon 5D Mark II. To jest aparat fotograficzny, który zrobił w pewnym okresie czasu furorę. I ludzie zaczęli go kupować po to, żeby nagrywać wideo, a nie robić zdjęcia. No i to jest właśnie ten sprzęt. Niosę tory kolejowe. Działaj? Tak, jest strony. Wiesz, że to jest? Nie, nie, Sebastian nawet nie nosi. Tak? Nie, tak mi nie go zrobił. Ja też nie mam. Dobrze jest. Kostki? Jakie trzy kostki? Zadałem ci trzy kostki. No to ja mam, nie? Przyniosłeś mi do pokoju trzy kostki? Nie. No miałeś mi kostki przynieść, żeby podłączyć kable. Co? Co? Kiedy? No, on ci dawał. Gdzie wy to dajecie? A scenę, dać ktoś. Ej, no żartuję, żartuję. Wzdłuż scenę, nie? Tak, 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 tak. Wzdłuż scenę. To jest tak szczerze. Czyli tam, czy tam się tutaj robi. No tutaj chyba musiałeś. Daj mi ciało. Tak. Zaczynamy pracę nad wybranym scenariuszem. Sami to wybraliśmy. Sami wybraliście właściwie. Wygrał konkurs tak zwany na scenariusz i zaczynamy pracę nad tym scenariuszem. Każdy z osobna. To jest pierwsza para. Zaraz może ktoś zamknie drzwi, żeby nam nie przeszkadzano. Po co przynosisz mi te kwiaty? Teraz przepraszam za chwileczkę, dobrze? Posłuchaj, możesz się przesiąść tutaj? Żeby nie było tak łatwo, dobrze? To nie byłem tutaj. Dobrze, nie, właśnie nie. No kochani, jeszcze raz. Próba numer 3. Nie, ja chcę, żeby było super właśnie. Po co przynosisz mi te kwiaty, skoro za pół godziny znowu zaczynasz ziewać? Przynoszę ci te kwiaty po to, abyś w końcu zrozumiała, że czasami chcę odpocząć od pracy. Próba numer 7. Proszę. Hajde. Dziękuję. Po co przynosisz mi te kwiaty, skoro za pół godziny zaczynasz ziewać? Przynoszę ci te kwiaty, abyś w końcu zrozumiała, że chcę odpocząć od pracy. Ale jakbyś nie zauważył, to coraz częściej tak robisz. Zaniedbujesz mnie. Coraz częściej tak robię, ponieważ
w Polsce, żeby zarobić, trzeba dużo robić, a ty tego nie rozumiesz, że zap***am jak był. Rozumiem to, że pracujesz, ale nie możesz cały czas tak robić. W końcu jestem twoją żoną, a nie koleżanką. Najlepiej wyjdź i nie wracaj, bo to ci dobrze wychodzi. Jeżeli tak ci zależy, żebym spędzał więcej czasu z tobą, to rzucę pracę i będę zajmował się domem, a ty będziesz pracować. Zastanów się nad tym, wychodzę. A może ty masz kogoś innego na boku? Przecież ja ciebie pragnę i nie przestanę kochać. No. Kolejna rejestracja próby, wciąż jeszcze czytanej. Przynosisz mi te kwiaty, skoro za pół godziny zaczyna ziewać. Przynoszę ci te kwiaty, abyś w końcu zrozumiała, że czasami chcę odpocząć od pracy. Ale jakbyś nie zauważył, to coraz częściej tak robisz. Zaniedbujesz mnie. Coraz częściej tak robię, ponieważ w Polsce, żeby zarobić, trzeba dużo robić, a ty tego nie rozumiesz, że zap***am jak był. Rozumiem to, że pracujesz, ale nie możesz cały czas tak robić. W końcu jestem twoją żoną, a nie koleżanką. Najlepiej wyjdź i nie wracaj, bo to ci dobrze wychodzi. Jeżeli tak ci zależy, żebym spędzał czas z tobą, to rzucę pracę i ja będę zajmował się domem, a ty będziesz pracować. Zastanów się nad tym, wychodź. A może ty masz kogoś innego na boku? Przecież ja ciebie pragnę i potrzebuję. Brawo. Dziękuję. Bardzo dobrze. Tak? Dobra, trzymam. Co? Teraz? Czy nie? No, zaczyna opada, bo coś nie opadało. Przydałby się wam jeszcze jeden patyk, żeby usztywnić tego klika. Czemu? Włączmy wszystkie światła, nie? Poza te żółte. Te żółte wyłączmy, tak. Dobra. Halinko, tu się połóż. Dobra, kolejna osoba. Weź, wciskaj gumę. Możesz. Może pan zaczynać? Poczekaj. Boże, moje włosy. To co? Słuchajcie, otwieramy teraz za dobę. Ja teraz wam pokażę, jak wygląda montaż tego filmu na linii. I zaraz dostaniecie tą materię, którą robiliśmy. I sami spróbujecie ciąć po prostu poszczególne materiały, sondę. Chyba tutaj musicie wszyscy podejść, najlepiej by było. No, już teraz to robię. Praktycznie patrząc tylko i wyłącznie na dźwięk tego, to już wie, że w tym momencie się kończy sekwencja. Cel to jest żyletka, więc jak naciśniesz żyletkę i naciśniesz jeszcze raz tutaj, to utniesz, nie? Wytnij pierwszą osobę z trzecią osobą, nie? Aha, i tak sobie też przesuwasz, że teraz widzisz, co ma na ekranie. Dokładnie. Tak, dokładnie. A ty teraz sobie przybliżamy. Przypisz sobie to. Aha, i tutaj jest ten dźwięk, ta coś. No właśnie, właśnie tak przesuwaj, dokładnie tak. Tu musisz kawałeczek wysłuchać i wytnij po prostu wypowiedź dwóch osób chociażby zlep, nie? O Boże.
Trudne. Trudne? No, trochę. I ludzie są w porządku? Trudno powiedzieć, ale nie czuję nic negatywnego. To zaznaczam aktywność tego, czyli w tym momencie jest delay i tego już nie chcemy. Nie, to wyszło, tak jest. I teraz nie, dojdź do pani do końca, żeby powiedziała tam jakieś sensowne zdanie, tak jak chcesz. Nie, tutaj proszę zapytać koleżankę. Nie powie sensu, daj jej powiedzieć po prostu, wysłuchaj tego, co mówi cała. Ona wie, ale na aktywności, nie? Na tej, no dokładnie, tak. I teraz V. Teraz V. Od momentu wraca, żeby było. Załóż może sam. Nie mam taką garderobę w domu. Czyli plus, bo tak nie wiesz, gdzie tniesz. Szafkę, to ma taki... A był pan w tej pracy? Nie, wiem. A chyba kiedyś pojechał? Tak. Zajmijmy się w Zielonej Górze na festiwalu Tarnogórskim. Tak, ona powtarza te wypowiedzi, to trwa. Będziemy się zajmować sądą na temat skojarzeń. Teraz jakby jedną część wypowiedzi z drugą częścią wypowiedzi, żeby sobie połączył. No tak, trochę jest ta sama osoba i tutaj na początek to będzie za trudne, wiesz? Więc lepiej, żebyśmy połączyli wypowiedź. Chciałem te sądy, od sądy. Na temat sądy już jest błąd. Chciałem błąd, chciałem mówić. Dałbyś radę na niej? No to proszę. Nie wiem, czy widziałeś, jak to robiliśmy, że tu zaznaczasz. I no lepiej do tego momentu. O, i tutaj mniej więcej już będziesz wiedział. I teraz puszczaj. Dzień dobry, zajmujemy się. Nie ma czym. W Zielonej Górze na festiwalu frankofońskim, jest 2016 rok.